Witam was. Wszystko jest zimne. W dzisiejszym pierwszym mukbangu na moim kanale będziemy nagrywać z Miłoszkiem, moim chłopakiem. I będziemy odpowiadać na pytania, które zadaliście nam na Instagramie i na różne inne, na które po prostu wpadniemy podczas nagrywania tego odcinka. Dobra, zacznijmy od tego, co my to w ogóle mamy, poza tym, co Miłosz już zaczął jeść. Mamy jedzenie z Garden Bistro, z restauracji moich rodziców. Tak. I mamy tu między innymi niejaki z kurkami. To jest sałatka z pieczonym ogórkiem, z ciecierzycą, z fetą, z cebulą marynowaną. Piklowaną. A tutaj mamy krewetki w tempurze z taką focacciem. Mhm. I do tego jest sosik słodko-kwaśny. Jest to po prostu zupa Simono z krewetkami. Zupa Simono z krewetkami. Z łososiem. I z łososiem, widzisz? Z krewetkami i z łososiem. Dobra, zaczniemy od pytań, które mamy na Instagramie. Czyli może po prostu zaczniemy od pytania, jak się poznaliśmy. To pytanie padło z 10 razy. Zacząć? Może zacząć. Miałem takiego ziomala, który stalkował fajne dziewczyny. To było jakieś 6 lat temu. I Gaba akurat przyprowadziła się do Londynu w tym samym czasie, kiedy ja przeprowadziłem się do Londynu. I on do mnie napisał, żebym napisał do niej na Instagrama, albo że ona po prostu się przeprowadziła do Londynu. W sumie nie miałem jeszcze za wiele znajomych, a mieszkałem tylko z moim przyjacielem. Napisałem do Gaby na Instagramie, DM-ko. Że siema, czy chciałabyś wyjść, czy coś zjeść? Zjeść. Coś takiego. I ty zrozumiałeś, że ja idę zjeść coś z rodziną, bo już chyba chwilę pisaliśmy, czy coś takiego? Pisaliśmy, ty napisałeś, dobra, idziemy coś zjeść. Dobra, więc idziemy ja coś zjeść? Ty idziesz coś zjeść, że jakby nie możesz gadać. Tak, no napisałem, dobra, idziemy coś zjeść, bo już chwilę pisaliśmy. I ty chyba tylko to wyświetliłaś, albo napisałaś, dobra. Tyle, i rozmowa się urwała i myślałem, że to już jest koniec. No bo to nawet nie było pytania. Nic, napisałem do Gaby na Instagramie, DM-ka, po prostu czy chce się spotkać. A finalnie poszliśmy po prostu na drinka pod wierzbę, tam stała taka wierzba, po prostu pod nią stanęliśmy, był Miłosz ze swoim przyjacielem, ja byłam ze swoją kuzynką. I tam Miłosz przyniósł wódkę w plastikowej butelce kupioną na plastikowym, a następnie udaliśmy się po prostu do baru. Pamięta. Pamiętam, była to czysta, taka sama. Ile miałeś lat? 17. 16? 17. I później spotykaliśmy się przez rok i po roku zaczęliśmy być razem po prostu. Czy praca w dress code jest uciążliwa dla pary? Nie. Wydaje mi się, że nam jest łatwiej, jak jesteśmy w parze, a nie żebyśmy byli osobno. No. Mamy Mortiego, nie? Nie, no, my za bardzo dogadujemy się chyba na tych wszystkich imprezach i w ogóle raczej, więc... No tak, tak. Jakby zazwyczaj fajnie. Jasne. I wszędzie dojeżdżamy razem i jakby mamy zawsze ten przywilej, że mamy pokój razem i nie jesteśmy z jakimiś losowymi ludźmi. Spóźniamy się razem. Płacimy za spóźnienia tyle samo razem. Wszystko robimy razem. Ja chyba raz zapłaciłam. Ale ostatnio, no ja też. Bo ja jestem bardzo punktualna w ogóle. No jasne. Jesteś. Jestem ekstremalnie punktualna. No. Jak już mam się spóźnić, to wolę, żeby mnie w ogóle nie było i udawać, że coś tragicznego się stało. Dobrze, że nasi znajomi oglądają twoje vlogi, to tam skomentują. Co ci najbardziej smakuje? Chyba twoje nioki. Tak? No to jest też. Nie. Ale daj mi troszkę. No masz trochę zup, ale zestaw rybę, zestaw białko. Ogórek z grilla. On jest grillowany, czy on pieczony, tak? Czy smażony? Dobra, zostajmy na chwilę przy dress code. Mam pytanie, z kim najbardziej się trzymamy? 3, 4, Antek i Pipi. Chyba z Antkiem. Jest nasz taki drugi Morty. Nie, no nie, nie powiedziałem, że z Antkiem. A czy może... No nie, z Antkiem najbardziej się trzymamy? No nie, no ciężko. To się jak zazwyczaj po prostu... No tak, bo Antek zawsze u nas śpi, bo jest z Poznania, więc przyjeżdża do nas i u nas zawsze śpi, a cała reszta zawsze śpi w biurze, więc jakoś tak chyba samoistnie po prostu najbardziej... No i się też najbardziej chyba dogadujemy, ten sam vibe. Czy ja nie mówię, że jakby nie jesteśmy na przykład blisko Karo, Eryka czy coś, czy innych, ale po prostu najbliżej ze wszystkich jesteśmy moim zdaniem Antka, bo Antek wie najwięcej o mnie różnych rzeczy, jak były na tyle blisko, że mogę mu się zwierzać z różnych rzeczy, myślę, że tak samo jak ty. Byliśmy na wakacjach razem i dogadujemy się. Najdłużej, najlepszy vibe z nim. Jesteś zazdrosna Miłosza? Nie. Miłosz na przykład jest taki, że nigdy nie jest zbyt zazdrosna i to jest czasem denerwujące, że po prostu mam mnie gdzieś. Ile jesteście razem? Nie, i nie mamy dokładnej daty ustalonej, raczej rocznicy. Tylko ty jej nie pamiętasz. Zjem sobie krewetkę. Ty jej nie pamiętasz po prostu. Jesteśmy razem od 14 lipca 2018 roku. Według mnie 13. 14 o 5 rano. I... bo mam screena na Snapchacie. I wracam do niego i pamiętam. To ty nie pamiętasz na to. Fun fact, nie jemy mięsa od 4 lat w październiku. Oprócz ryb.
Faktycznie. Nasz ostatni posiłek mięsny oficjalny. Ja mam wrażenie, że my tak długo tego mięsa nie jemy, to się tak dłuży. Pewnie dlatego, bo jakby... To był ramen. Ostatni posiłek nasz oficjalny to był ramen, pamiętasz? No mięsny. No tak, oficjalny. Historia, jak to było, że mieszkaliście, studiowaliście w Londynie, a później mieszkaliście w Italii. Mieszkaliśmy w Londynie, bo ja przeprowadziłam się tam na dwie ostatnie klasy liceum, a my już tam przeprowadził się na studia, bo mieszkali już tam wcześniej nasi rodzice w Anglii, nie w Londynie, ale w Anglii. I my już przeprowadził się z tego mniejszego miasta w Anglii do Londynu, żeby studiować, a ja się przeprowadziłam z Polski tam, żeby pójść do liceum. I tam po prostu się poznaliśmy przez tego kolegę, tak jak wcześniej opowiadaliśmy. I po prostu mieszkaliśmy tam przez... Mi już skończył studia, mi został rok, ale jakby był COVID, więc po prostu... Możesz tak nie napisać. Więc po prostu stwierdziliśmy, że jakby ja i tak mam lekcje zdalnie głównie, więc nie musimy siedzieć w tym brzydkim i mokrym Londynie. No dobra, nie jest brzydki, w większości jest. Zjadłem zupę. Ale nie w 100%. I stwierdziliśmy, że przeprowadzamy się po prostu do cieplejszego kraju i wypadło na Włochy. Tak randomowo, dwa miesiące przed wyprowadzką to się stało, że mówię, ej, nie musimy gdzieś się wyprowadzić czy co. I po prostu... Nie kończysz słów, jak mówisz. No bo mam za dużo myśli naraz, po prostu tak geniusze mają. Nie mogę powiedzieć, po prostu mają za dużo myśli naraz. I dwa miesiące przed wyprowadzką z Londynu nie wiedzieliśmy, że w ogóle będziemy się jeszcze wyprowadzić gdzie indziej niż do Polski. Wiedzieliśmy, że lecimy do Włoch i że damy radę. Pomimo tego, że nie znamy w ogóle włoskiego, nigdy tam, nie byliśmy tam wcześniej może raz, dwa razy w życiu, tak po prostu na jakichś wakacjach. Uznaliśmy, że po prostu lecimy i robimy to i my, że będziemy mieć jakieś oszczędności, ja sobie będę na jakąś pracę na pewno, bla bla. I zrobiliśmy to. I ja miałem pracę jakoś po tygodniu już, Gabi studiowała i było zajebiście i to był najlepszy czas. Mhm. Polska, Włochy czy Anglia? 3, 4, Anglia. Nie, no Włochy. Nie, no bo... Najbardziej nam się podobało na pewno we Włoszech, bo było najcieplej, najlepsze jedzenie. No. Ja będę mieszkał we Włoszech. Ja też będę mieszkała we Włoszech kiedyś. No. Będziemy niezależni od miejsca pracy. To na pewno przeprowadzimy się gdzieś do Toskanii z Mortusiem. I pewnie jeszcze z 5 innymi psami. Ja mam wrażenie, że jest ze mną 100 krewetek, a ty jedną. I tak jest. Moment, kiedy uświadomiłaś sobie, że ty zakochana w mężu, chyba vice versa. Nuda. No nie, no to jest urocze. Ludzie lubią takie urocze rzeczy. Jaka nuda, no mąż. Miłość tu jest po to, żeby zjeść, a nie mówić o uczuciach. Nie wiem. A ty? Jesteś okropny i bezuczuciowy. Ja sobie uświadomiłam, że jestem zakochana w tobie, gdy przyjechałeś do mnie na moje 18 urodziny. I zostałeś u mnie tydzień i spędzaliśmy bardzo miło czas. I jechałeś do mnie z Rzeszowa 10 godzin pociągiem w nocy i to było bardzo urocze. I później pojechałeś do Rzeszowa znowu na chwilę, ale zaraz do mnie wróciłeś. No, ja też, te same wakacje. Bo z Londynu znałem cię z tej londyńskiej strony i wiedziałem, że jesteś trochę... Ale tutaj świadomiłem sobie mieszkanie u twoich rodziców. Co to znaczy? No, żeby byłaś loko trochę. Ja myślałam, że ty lubisz loko. Nie, no lubiałam loko, no ale nie, że tego momentu, że... No, ja lubiłem loko. Lubię loko, ale później... No to teraz jest mi przykro. Wow. Nie to co, Andrzej? Jestem po ketchup. Czy Gabi uważa, że mimo, że ma duże kuku? 3, 4. Jakie jest wasze ulubione wspomnienie? Ty mówisz pierwszy tym razem, bo byłeś niemiły. Byliśmy w Sztokholmie i zrobiliśmy sobie tatuaże, które miało być matching, ale w końcu nie wyszły matching. I co najlepsze, nie zapłaciliśmy za ich zrobienie. No i oni kazali nam zapłacić żetonami z kasyna, ale bo nie można tam było płacić kartą, ani gotówką, ani PayPalem, ani żadnym sposób, tylko żetonami można z kasyna. Można było jakąś ich specjalną kartą, tak, której nie mieliśmy. I poszliśmy i staliśmy w kolejce i tak mówiliśmy, że... I to kasyno się już zamykało i oni nam mówili, że mam sobie iść, że już nie możemy nic kupić. A moje to jest... Bardzo mi się podobało, gdy graliśmy w karty memory w naszą ostatnią noc w Florencji. Wow. No. Gdzie i co studiowaliście? Film w Londynie. Tak, Miłosz był w szkole na kierunku filmowym. Specjalizował się w montażu, ale moich filmów nie chcę montować z jakiegoś dziwnego powodu. No montowałem, specjalizowałem się w montażu filmów i dokumentów. A nie jakichś vlogów. Jest to dokument, który udokumentowuje twój brak emocji. A ja studiowałam na Uniwersytecie London College of Fashion i studiowałam ilustrację modową.
W jakim wieku wyprowadziliście się z domku rodzinnego? Ja wyprowadziłam się, jak miałam 17 lat. Rodzice ode mnie się wyprowadzili, jak miałem 17. Później się wprowadziłem do nich, jak miałem 18 i wprowadziłem się od razu, jak miałem 19. Co za upierdliwy tator. Rodzice z***ali na tym za nimi. Jakie jest moje manipulacyjne zachowanie, które cię wkurza? Gdzie się nie manipuluje? Ja mam wrażenie, że zawsze muszę ciebie przeprosić, bo jak ciebie nie przeproszę, to ty będziesz obrażony na cały świat przez całe swoje życie. Nie boicie się, że miłość w waszym związku się jakoś się wypali? Nie, mamy psa. Nie, Martusia. Jesteś taki posłuch. Wszyscy będą myśleć, że jesteś najgorszym bucem na świecie. Jesteś okropny. A, to okej, okay, bo ty sobie wyobrażałaś scenariusz tutaj. No nie, wyobrażałam sobie, że chociaż będziesz, ty się boisz być czuły, jak inni będziesz wiedzieli, że oglądają. No bo czy miłość między nami się wypali. Nie, nie boję się, ponieważ o to strasznie dbasz. Tak. No. Zawsze o mnie dbasz, przynosisz mi złupki, ramenki, obiadki. Utrzymujesz też balans w związku. Oprócz tego, że robisz obiadki, znaczy kupujesz bardziej niż robisz, to zostawiasz też syf, załóżmy, i jest balans utrzymany, a balans jest najważniejszy, prawda? No i nie, chyba za dużo nas łączy. Nie mówiąc już o Morty. Bardziej dla niego bym cię nie zostawił niż dla ciebie, bym cię nie zostawił, czaisz? No, to byłoby najgorsze właśnie, gdybyś musiał się jakby od nas wyprowadzić i... Co? Morty za każdym razem by myślał, że to ty na przykład przyjdziesz do domu. A to jakiś mój inny znajomy kolega. No. Inny tatuś. Albo jakbym go miał te 4 dni w tygodniu już, to... Pewnie tak samo fajnie by się bawił z innymi niż jak z tobą. Dziękujemy wam bardzo za ten odcinek, było mega fajnie. Kończąc, zakochałem się w tobie, jak zauważyłem, że jesteś... Warta, jesteś fajna, jesteś kochana, jesteś ciekawa, ambitna, zabawna, to wiedziałem już od początku. Ten tak jest, nie? Jedyny. No. I że dajesz mi dojadać obiadki. To prawda. Zaraz się zżygam. Mój śmietniczek